Przypowieści Salomona, rozdział 21, część 2. Gdy karzą szyderce, prostaczek mądrzeje, lecz mądry nabiera wiedzy, gdy go pouczają. Salomon był królem, miał do czynienia z różnymi rodzajami ludzi i musiał wiedzieć, jak z każdym postępować. Zauważył, że kara dla głupca oddziaływuje na innego głupca, sprawia, że zaczyna do niego coś docierać. Jeżeli ma się do czynienia z mądrym człowiekiem, który popełnił jakieś głupstwo, to wystarczy mu to wytłumaczyć. Sprawiedliwy Bóg baczy na dom bezbożnika, wtrąca bezbożników w nieszczęście. Sprawiedliwość polega na oddawaniu każdemu tego, co mu się należy. Bóg jest sprawiedliwy, wie, co robią jego wrogowie i we właściwym czasie da im to, co im się należy. Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. To jest jakby kontynuacja myśli z poprzedniego wiersza. Bóg daje każdemu to, co mu się należy. W tym wypadku sprawia, że ten, kto nie okazał pomocy potrzebującemu, sam też nie uzyska pomocy, gdy będzie w potrzebie. Dar pokryjomu dany uśmierza gniew, a największą nawet złość upominek z zanadrza. O tym, że dar zmienia nastawienie tego, kto otrzymuje ten dar do tego, kto go daje, Salomon już pisał. No tutaj mówi w szczególności, że dar może też uśmierzyć gniew. Sprawiedliwy raduje się, gdy się wymierza sprawiedliwość, lecz na złoczyńców pada strach. Salomon panował długo i przez pewien czas był rzeczywiście sprawiedliwym królem. Obserwował, jak ludzie reagują na to, że się wymierza sprawiedliwość i swoje obserwacje tutaj zapisał. Kto zbacza z drogi roztropności, spocznie w gromadzie zmarłych. Wydaje mi się, że w naszych czasach ta reguła nie działa w sposób tak szybki jak w czasach Salomona. Toczy się mniej wojen, przestępcy nie są tak bezwzględni, a medycyna na wyższym poziomie, ale ostatecznie nieroztropny może się przyprawić o śmierć także w naszych czasach i w naszym dość spokojnym kraju. Popada w nędzę, kto lubi zabawy, a kto lubi wino i olejek, nie wzbogaci się. Ten, kto poświęca dużo czasu na zabawy, ma mniej czasu na to, żeby pracować i zarabiać. Wino i olejek były w tym czasie luksusem. Człowiek niechętny do pracy i rozrzutny doprowadza siebie do nędzy. Ten tekst jest dosyć niejasny i można go różnie tłumaczyć. Prawdopodobnie chodzi o to, o czym Salomon pisał już w rozdziale 11. Bóg ratuje z opresji ludzi sprawiedliwych, a sprawia, że ludzie bezbożni zajmują ich miejsce. Okupem za sprawiedliwego jest bezbożny, a za prawych odstępca. Lepiej mieszkać na pustyni niż z kobietą swarliwą i zrzędną. Wcześniej Salomon stwierdził, że lepiej jest mieszkać na poddaszu niż z taką kobietą. Teraz jeszcze stwierdza, że nawet na pustyni jest lepiej. Choć na pustyni można umrzeć dużo łatwiej niż na poddaszu. Wybór kobiety, z którą chce się spędzić życie, to bardzo poważna sprawa. Kosztowny skarb jest w mieszkaniu mędrca, lecz głupiec trwoni go. Mądry człowiek dochodzi do dużego majątku, ale jeśli ten majątek trafi w ręce głupca, to on go roztrwoni. Kto podąża za sprawiedliwością i dobrocią, ten znajduje życie, sprawiedliwość i cześć. To zdanie można też przetłumaczyć, że kto szuka sprawiedliwości i dobroci. Jeżeli ktoś czegoś szuka, to uznaje, że jest to wartościowe. Bóg sprawi, że ten człowiek znajdzie to, co uznaje za wartościowe i w dodatku będzie szanowany przez innych ludzi. W tam. Dziś walki nadszedł.